Niezły towar. Mocny. A tak w ogóle to, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Logan i Bad Wolf. W takim sobie randomowym gameplayu z Team Fortress 2. Który to mnie będę gadał na tematy różnorakie. Mało istotne. Niewielkie. Swój? Swój. I generalnie będę gadał od rzeczy. Bawiąc się jednocześnie zestawem demomana, który zaprezentował Muscle. Czyli to będzie Lock and Load. U mnie trochę przemianowany. O, chyba ktoś ten kamikadze go zrobił. Nie zdążyłem zrobić kamikadze! Ej! Oszust! Coś dzisiaj słabiej generalnie gra nie idzie. Stopnie mam mniej głowy do niej. A może to po prostu przez to, że komentuję na żywo wszystko. Dlatego zazwyczaj mi wtedy słabiej idzie. Opady nie hejtują. Mniejsza. W każdym razie. Gram ze sobą maserka, czyli pal, tarcza i lock and load. U mnie nazwany Boom Boom. Gimby nie znają, bo gimby nie znają Borderlands, bo gimby wolą Shit of Duty, znaczy Call of Duty. No wiecie, o co mi chodzi. Bo powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę większość gimbusów... Większość gimbusów jak kupuje jakąś grę, to nie, po co będzie kupować jakiegoś tam Borderlandsa, skoro może kolejny raz kupić kolejny Call of Duty. Choć dla mnie Call of Duty taki... Posłużę się przykładem. Że w barze mają ogromny, znaczy w restauracji mają ogromny kotlet. Taki no 30-centymetrowy lub większy. Ale klienci zamawiają, dla klientów podają tylko jakiego kawałek. Ale gdy ktoś zamówi ten kotlet, to podgrzewają całość. Kiszka. Podgrzewają właśnie całość tego kotleta, tam także go doprawiając, żeby trochę inaczej smakował. Potem odcinają kawałek. Nie chcę się z tobą wymieniać. Potem się kawałek odcina i podają ten kawałek. I dla mnie właśnie czymś takim jest Call of Duty. Takim wielkim kotletem, który co trochę się poprawia, żeby smakował inaczej, a jednocześnie wciąż jest to tym samym tytułem. Nie, oczywiście nie mówię, że Call of Duty jest złe, ale po prostu no... pod tym względem naprawdę zawodzi. Na upartego to tak naprawdę... Te gry z tej serii od czwartej części się, a nawet... niewiele się różnią tak naprawdę między sobą. Wszystko leży tak na tym samym, stoi na tym samym, co najwyżej mogą dodać coś nowego, na przykład... Palec mi się świeci. Co najwyżej mogli dodać, nie wiem, jakiegoś jetpacka w ostatniej części. No nie pamiętam, jak się nazywała ostatnia część, bo już przestałem się już interesować. Ja osobiście wolę się pobawić właśnie takim Borderlandsem. Bum. Pięknie. No, wreszcie jakiś ogarnięty med. Ła, nie wymierzyłem. A, nie mam. Nie mam pala. I nie mam cela! Ejów, ale pierdoła. Coś nie mamy dzisiaj cela, niestety. Dlatego się zamknąłem, bo... pochłonęła mnie ta walka po prostu. Byłem cicho przez tę chwilkę. Choć cieszy mnie, że chociaż wreszcie jest jakiś ogarnięty medyk terapii, który no... nie działa na zasadzie pocket medica dla Heavy'ego, tylko chciał mi pomóc, jak widzieli, że jestem swoim. Ale niemniej to zwalniłem strasznie tą akcję. Strasznie, a strasznie.
rzeczy naokoło. Skoczymy jakiegoś snajperzy? Brak. Dobrze, że mam tą tarczę, to w razie czego mogę szybko czmychnąć. Wow, nawet mi to wyszło. Powiedzmy. A ten się nawet chyba nie zorientował, że ja tu jestem. Niestety. Ale akcja fajna. Zdjąłem wieżyczkę, zasobnik, a Soldek się nie zorientował tam też, że ja tu nie jestem obok. Szkoda. Wielka szkoda. Niemniej jednak, moim zdaniem, ten zestaw jest naprawdę fajny. Może mi dzisiaj nie idzie, ale uwierzcie mi, naprawdę zazwyczaj mi się w nim gra bardzo dobrze. No i właśnie, no. Lubię nim grać. Generalnie teraz to jest, na tę chwilę to jest mój główny zestaw. Oczywiście czasami może brakować bombek samoprzylepnych, bo jesteśmy tak naprawdę ograniczeni do 3 pestek w Lock and Loadzie. Co może nie czasami zaboleć. Chociażby tutaj, bo sami widzicie, że obbombkowali to. Obbombkowali mnie i tym samym niestety nie zauważyli tych na górze, bo się skupiłem na wieżyczce. Koleś, plecy, plecy, plecy! Podwójne plecy! Ale niemniej, na to miejsce, że nie mam bombek, mam zwiększone rezisty dzięki tarczy. Plus fakt, że no, nie da się mnie podpalić. To też nie jest bez znaczenia. Wystarczy wtedy przy walce z Pyro wyjść z zasięgu jego miotacza ognia i jesteśmy bezpieczni. Bo nam nie można nas podpalić i dzięki temu nie otrzymujemy dodatkowych obrażeń. Kurde, ale mi dzisiaj nie idzie. Strasznie dzisiaj lamię. Niemiłosiernie. O, jeszcze jakieś ścięcie. Jeszcze mnie trochę ścięło. Niefajnie, bardzo niefajnie. A ja lamię i będziecie mi zarzucać, że jestem kompletną lamą, że nie powinienem w ogóle się pojawiać na YouTubach z takim skillem, a raczej jego brakiem. W ogóle won, co ja robię z tymi... Nie powinienem nagrać poradników. Umieścić. Aha, trafiłem na jakiegoś Polaka. Tudzież Polaczka. Panie szpieg, znowu plecy! Choć to ty powinieneś robić. A, dobra, to nie już. Teraz na pewno nie uciekł. Chyba, że po drodze złapał jakąś broń i zdołał naładować zegarek sobie. O, a tu mamy Pyro. Za rogiem czekającego, który nie czeka za rogiem. Chyba nie wiem, albo ja miałem lag, albo on, ale trafić trafiłem. O kurde! 6 punktów mi brakło na pestce. Teraz tamten. Wow, może się uda przejąć. O ty! Wiejemy! Dzięki, panie tarczo. Dość, że mi uratowałeś mi dupsko. A teraz jeszcze medyk mi ratuje dupsko. No, trochę podratował dupsko. Ale zawsze lepsze to niż nic. Dobra, to swój. A tam się rozstawił dziad. Nie, no tam nie mam co podchodzić na razie, bo chwilowo... Za mało mam życia, żeby w ogóle... Żeby w ogóle próbować go zdjąć. Ale przynajmniej materiały zostały zabezpieczone. A ja się już trochę poprawiam. Jednocześnie. Dzisiaj mój cel pozostawia... Wiele do życzenia! Generalnie to ja wciąż trenuję z tym zestawem. Wow.
Ale generalnie, no tak jak mówię, ja bardzo mi się... Naprawdę bardzo mi się dobrze nim gra. Uwielbiam chwilowo ten zestaw. To jest generalnie mój podstawowy na tę chwilę. Ale poza... Ale ciekawe, ostatnio Masek w tych swoich ulubionych zestawach do klas pokazał zestaw Szpiega, w którym to zaprezentował zestaw, który ja od dawna korzystałem. Czyli właśnie podstawowy nóż, podstawowy sapper, co tam jeszcze było, grzechotnik, no i dzwon zmarłego wymiennie z podstawowym zegarkiem. O matko, zacukałem się. Dobra, to będzie głupie, super głupie. Wow. Dude. Gratulacje. To było dobrze rozstawiona wieżyczka. Ale mi się przyda leczenie. Co do samego tamtego zestawu dla szpiega, to przecież na... Ja go... Nie mam dzisiaj cela, naprawdę. Nie chcę się koleś z tobą wymieniać. Jesteś podejrzany. Ale jesteś swój chyba. Ale ty nie. Nope. Nie ma tutaj szpiegowania na jak jestem na rejonie. Dobra, kamikadze. Warto. Warto było. Obroniłem nasz objective. Warto było. Może zagram właśnie szpieg? Nie, nie będę się już szpiegiem grał, zagram tym demomanem, bo polubiłem ten zestaw. Aż zestawu szpiega nie musiałem polubić, bo ja go już lubię tak naprawdę. Bo ja sam od dawna go używałem, no, jakiś czas temu zamieniłem tylko podstawowy nóż na sopelek, ale generalnie no... Ci, którzy oglądają moje praniki, wiedzą, że ja już dawno z niego korzystał. Łem, co to za ścienki? Bo właśnie dzięki zmianom jakie zaszły właśnie w grzechotniku, teraz jest to bardzo, ale to bardzo przyjemna broń. Która nieraz może, która jest, okazuje się dużo praktyczniejsza od na przykład ambasadora, bo przecież to prawda, że... To prawda, że no ambasadora no niestety trzeba... możesz mieć zawsze kryty. Ale jednocześnie ambasadorze te kryty trzeba mieć, żeby... O, wygraliśmy. Dziękuję. Ale jednocześnie na ambasadorze trzeba te kryty mieć, żeby mieć, trzeba najpierw trafić w głowę, a to nie zawsze się udaje w ferworze walki, kiedy jesteśmy przyciśnięci do ściany. Z kolei no... Grzechotnik, no ma faktycznie... Może mieć te kryty w każdej części ciała, ale chociaż trzeba najpierw zasapować konstrukcję przeciwnika, tudzież wsadzić mu serdecznego szwagra w plecy. No ale jednak moim zdaniem pod tym względem jest grzechotnik praktyczniejszy, najzwyczajniej w świecie. Dzięki temu, że ma ten licznik krytów. Wystarczy ogarniać dobrze szpiegowanie. Nie jest to wielkim problemem. No, trafiłem go, ale no niestety zabrakło mi paru punktów, żeby moja pestka go dobiła. Ale wiem na pewno, że miał podstawowy zegarek. Więc to wystarczy, aby mieć pewność, że jak go zabiję, to nie wróci już. Piękne. Nie udał ci się backstab. Pociągnąłeś mnie ze sobą, ale czasami warto się poświęcić na kamikadze. I zabić gościa. Od tego mam właśnie pałę. Właśnie to pala. Ten jest dziwny zestaw. Co on ma? Ciekawy zestaw. Szkocki opór, spadochron.
Koleś chyba nie bardzo wie, że jednak pod takim względem praktyczniejszy jest jednak podstawowy granatnik, tudzież ten nowy, chociaż nie wszyscy go lubią. Ja tam nie wiem, nie testowałem jeszcze, nie wiem kiedy. Jeszcze, że mówię, mam ochoty, bo tym mi się dobrze gra. Ale ja swego czasu też trochę grałem. O matko, zupełnie. To już zupełnie zawaliłem. Kompletnie. Zupełnie nie mam dzisiaj cela. Dobrze, chociaż wynik mam na plusie. Znaczy, wynik wynikiem, ale pamiętajmy, że zawsze trzeba się skupiać na łapaniu celu, czyli właśnie o tym, jak tu koledzy robią jak należy. Ja swój! Nie trzeba bić! Ale ten raczej nie jest. To jest swój? Dosłownie koleżowi wrzadłem na głowę i ją rozsadziłem. Dobra, to też swój. No to było niezłe. O kurde. O kurde, dla takich akcji czasem warto grać, a na pewno już nagrywać. O kurde. O matko, co to było. O, a ten dokąd? Koleś, nie, tam byłoby szybciej chyba, no nie? Swój? Swój. Dobra, swój. No chodź, co ty robisz, gościu? Idź z obiektywem na... No właśnie, no idź... Zrzuć to... Nareszcie. Długo się zbierał do tego. Nie wiem w zasadzie po co się tak przymierzał. No ale no nieważne. Nope. Zdjąłeś może medyka, ale mnie nie zaskoczysz tak łatwo. Nawet jeśli mam grę przyciszoną, panie szpiegu, to jednak na tyle mam podgłośnione w słuchawkach, żebym słyszał, co się tam koło mnie dzieje. Zazwyczaj, bo czasami nie usłyszę wszystkiego. Ale tego szpiega akurat usłyszałem, jak przymrażał. Dobra. Trzeba się salować ucieczką. Żeby się nie postradać życia. No i wracamy. Jedno wielkie jolo. Co to za... A to co? Close enough. Powiedzmy, że nie będę miał do tego zażaleń. W końcu to gra drużynowa. Tak samo jak mnie nigdy nie pojmowałem w LoLu, że ktoś mi zarzuca killsteala. Przecież kurde, to jest gra drużynowa, jeżeli zaskakujemy kogoś jak razem we dwóch, no to trudno, żeby... O. Widzicie to? Ugryzę go. U rany, ale nas zaskoczyli ze wszystkich stron. To już nie wyszło tak, jakbym chciał. Ani oni też zresztą. Jak umierać to drużynowo? W końcu to jest gra drużynowa. Tak samo jak mówiłem właśnie o LoLu, że nie pojmuję właśnie tego, nigdy nie pojmowałem, jak mógłbyś na komuś zarzucać kill stealowanie. Przecież kurde meles. Przecież to jest gra drużynowa, jak walimy w kilku chłopa jednego gościa, to oczywistym jest, że to jest naprawdę losowość, kto zabije pierwszy, a kto drugi. Generalnie, kto zgadnie tego killa, że zarzucanie, że to ja mi, że ten kill był mój, no to halo, no. No nie wiem, może rozumiem, że ktoś się... Jest taka sytuacja, że na przykład koleś
siedzi w krzakach, patrzy, przygląda się całej walce i w ostatniej chwili, kiedy już przeciwnik praktycznie leży, to on wyskakuje i zabiera tego killa. To wtedy ewidentnie, ale przy normalnej walce to... Hello! Co już dla Becky zrobiłem tak naprawdę? W tym momencie. Nie wyszło. To przynajmniej mi nikt nie zarzuci killstreaka, bo w LoL to jest naganne. Ostatnio miałem taką sytuację, że walczyłem, ja byłem chyba Gravesem, ze mną była Nidalee, walczyliśmy z Nasusem. Praktycznie go z... Cicho być ruski. Praktycznie gościa zgnoiliśmy, ale widziałem, że ten Nidalee to taki straszny był flamer, w ogóle rage kit. Nie wiedziałem, że jak nie oddam mu tego killa, to zaraz będzie się pluł na czacie, żeby mnie reportować, bo killstealowałem. No to ja się odsunąłem, chciałem oddać już tego killa, mimo że potrzebowałem go, bo miałem lekko w tyle, brak supporta. Niestety, no, afkował całą... Wszystko było fajnie, dopóki nie zaczął afkować... Nie zaczął afkować całą grę. Nigdy nie wrócił. No to się odsunąłem, oddałem, chciałem dalej oddać killa, to dała się... Anasus był praktycznie na dobicie, a ona się odsunęła, dała się zabić, no i co, musiałem już zrobić. Zaczęła ta Nidalee pluć, że report, że głupi troll, że tylko trolluje grę, nie w ogóle. To dla mnie, ja takie wtedy, takie, what the fuck? Goście, chciałem ci oddać killa po dobroci, bo wolałem to, niż żebyś się pluła, że kill stiluje, a na to miejsce dałaś się głupio zabić, tak jak ja przed chwilą teraz się dałem głupio zabić. Nie. Ale wychodzę na plus. Illuminati! Ten Mitsu jest Illuminati. Kurde beles! Który to był? Który to... Ten! Wyjdź. Morda w kubełu. O, cześć! Chcesz pestkę? A może dwie? Moje czopki pozbawią... Moje wspaniałe czopki pozbawią cię wszelkich trosk, wszelkich bóli, bo pozbawią cię po prostu życia. Bolesny... sposób. Za późno się zorientowałem. No i koniec. No i dostałem się na koniec tarczy. Zdecydowanie obrażeń. Dobra, no to chyba na tych dwóch rundach skończę. Źle nie jest, no. Mogłoby być lepiej, ale bo robiłem głupawe błędy czasami, ale generalnie wychodzę na plus. I generalnie starałem się właśnie realizować cele gry. I co? Na pożegnanie walnijmy. Taunta. Którego ostatnio zgarnąłem. I tym optymistycznie wybuchowym akcentem kończymy dzisiaj odcinek. Do następnego razu, trzymajcie się i cześć.